bardzo, witam Was serdecznie. Ja jestem Kat i w dzisiejszym odcinku do pary przyjrzymy się książkom podobnym do Tajemnej Historii. Jak być może pamiętacie, Tajemną Historię Donny Tartt przeczytałam jakiś czas temu, no ale trudno powiedzieć, żebym była jakąś ogromną fanką tej książki, więc kiedy skończyłam lekturę, to pomyślałam sobie, że sięgnę do zestawień książek podobnych do Tajemnej Historii dla fanów tej książki, gdzieś tam inspirowanych tą historią, żeby sprawdzić, czy właśnie te kolejne książki mają szansę spodobać mi się bardziej i czy być może znajdę w nich to, czego zabrakło mi w oryginale. Oczywiście, jak będę mówić o oryginale w dzisiejszym filmie, to posługuję się tym pojęciem wyłącznie umownie. Nie jestem tutaj od rozstrzygania podobieństw, inspiracji, ewentualnych plagiatów, jakby tym się w ogóle nie chcę zajmować. Myśląc i mówiąc o oryginale, mam po prostu na myśli Tajemną Historię, jako ten punkt odniesienia, do którego dzisiejsze książki będę porównywać. A będę porównywać dwa tytuły, które były dość głośne i na które i tak miałam ochotę, które i tak chciałam przeczytać, czyli po pierwsze W snach to ja trzymam nóż, czyli thriller, oraz książkę A jeśli jesteśmy złoczyńcami, czyli wznowienie Teatru Złoczyńców. Będę się tym książką przyglądać osobno, opowiem Wam o moich wrażeniach po lekturze, ale też postaram się w jakiś sposób je odnieść do tego umownego oryginału, czyli właśnie do Tajemnej Historii i zastanowić się, czy to faktycznie są książki dla fanów tamtej historii, czy też po prostu gdzieś są zbliżone klimatem albo w ogóle nie są do siebie podobne, wyłącznie w ten sposób są reklamowane. Pierwszy tytuł, W snach to ja trzymam nóż, to tak jak powiedziałam, thriller autorstwa Ashley Winstead. Mamy tutaj grupę sześciorga dorosłych już ludzi, którzy wspólnie studiowali na uniwersytecie. Wtedy było ich jeszcze siedmioro, no ale jak się domyślacie, jedno z nich straciło życie w czasie tego właśnie pobytu na uczelni. No i teraz, kiedy spotykają się po latach, to niejako biorą się za rozwikływanie tej zagadki, co się stało z tą dziewczyną, która została zamordowana, kto do tego doprowadził, czy wśród nich być może znajduje się osoba winna. Podobnie jak w przypadku Tajemnej Historii, mamy tutaj grupę, powiedziałabym, wyróżniających się bohaterów, to znaczy wyróżniających się na tle społeczności akademickiej, bo całość oczywiście rozgrywa się na uczelni podczas studiów, natomiast nie są to bohaterowie charakterystyczni ze względu na swoje zdolności, powiedziałabym, intelektualne. To znaczy w Tajemnej Historii mieliśmy taką bardzo specyficzną grupę studentów, którzy wyróżniali się nad innymi intelektem. Oni byli niejako specjalnie uzdolnieni. Tam była kwestia nauki języków starożytnych i tak dalej. To byli filozofowie specjalizujący się tam w Grece, łacinie i tych sprawach. Tutaj powiedziałabym, że to grono bohaterów jest bardziej taką współczesną elitą. To znaczy, oni się nie wyróżniają na tym polu akademickim, natomiast są po prostu piękni, młodzi, bogaci i tak dalej. Jeden chłopak ma odziedziczyć fortunę swoich rodziców, drugi jest utalentowanym sportowcem, dziewczyny są piękne, bogate i generalnie tym wyróżniają się na tle swoich rówieśników. Poznajemy historię z perspektywy głównej bohaterki, Jessica, która staje się niejako opowiadaczem całej tej historii, chociaż udziela też pola do wypowiedzi innym bohaterom. I Jessica, podobnie jak główny bohater Tajemnej Historii, jest takim underdogiem. Underdog to jest taki bohater, po którym się za wiele nie spodziewamy. On nie jest główną postacią w takim świetle swojej grupy. To znaczy, jakbyście popatrzyli na tą grupę bohaterów, czyli na Minta, Caro, Frankiego, Coopa, Heather, Jacka i właśnie Jessica, no to nie wyróżnilibyście Jessica w żaden sposób. Ona jest po prostu taką trochę szarą myszką w kontekście tych swoich znajomych, chociaż jest główną bohaterką tej historii. Z jej perspektywy właśnie poznajemy poszczególne wydarzenia i to, jak ona bardzo na tym balu absolwentów po 10 latach chce się pokazać, że osiągnęła sukces. To jest trochę taka domena właśnie tych bohaterów typu underdog, że oni po latach jakby chcą pokazać, że się trochę odbili od tego dna. Nie będzie to żadnym spoilerem chyba, jeżeli powiem, że Jessica już w tych czasach studenckich, żeby dopasować się do tego grona, które ją trochę przygarnęło, trochę udawała, trochę nie pokazywała tego, kim jest naprawdę, jakby nadbudowywała tą swoją pozycję trochę sztucznie, żeby się wpasować. No i kiedy poznajemy Jessica jako narratorkę wydarzeń teraźniejszych, okazuje się, że ona chce na tym balu absolwentów udowodnić wszystkim, że ona już teraz osiągnęła sukces. Ona chce być podziwiana, chce być doceniana, no i kiedy zjawia się na tym balu absolwentów, okazuje się, że ten jej plan nie do końca idzie tak, jak ona sobie wyobrażała. Ponieważ spotyka się z tymi swoimi wszystkimi znajomymi z czasów studenckich, oczywiście bez Heather, no bo ona była ofiarą niejako w tej historii. No i podczas tego balu całą tą grupę zwabia w jedno miejsce brat tej zamordowanej dziewczyny, który przez te całe 10 lat prowadził własne śledztwo. Zastanawiał się, co się stało, kto doprowadził do śmierci jego siostry, jak to mogło się wydarzyć i tak dalej. Nazbierał jakieś wskazówki,
jakieś tropy, no i teraz podczas tego balu absolwentów chcę je zweryfikować. Właściwie na tym balu nie ma wszystkich. Oprócz Heather, który nie ma z przyczyn oczywistych, nie ma również osoby, która słusznie bądź niesłusznie odsiaduje wyrok za jej zamordowanie. Został znaleziony jakiś winny, jakaś osoba winna, natomiast ten brat dziewczyny ma wątpliwości, czy to jest właściwa osoba. Te wątpliwości ma również Jessica. Od samego początku wiemy, że ona coś wie i coś ukrywa, no i z biegiem fabuły dowiadujemy się również, że inne postaci w tej książce również miały swoje sekrety, swoje tajemnice, więc przeskakujemy fabularnie między wydarzeniami teraźniejszymi a przeszłymi, żeby właśnie te sekrety odkryć. To jest generalnie książka bardzo poprawna konstrukcyjnie. Ona spełnia wszystkie walory, wszystkie cechy takiego standardowego, prostego thrillera. Trzyma w napięciu, wydarzenia dzieją się dość gwałtownie po sobie, bohaterowie mają tajemnice, pojawiają się jakieś plot twisty, natomiast to jest maks, co mogę powiedzieć na temat tej książki. To znaczy, ja bardzo na nią liczyłam. Liczyłam, że mnie zachwyci, liczyłam, że mnie zaskoczy, że właśnie będzie tym thrillerowym uzupełnieniem tajemnej historii, ale ona jest po prostu poprawnym thrillerem, poprawną książką z elementem zagadki, w której te kolejne elementy zagadki z czasem się ujawniają. No bo siłą rzeczy pod koniec książki dowiadujemy się, jaka była prawda o tych wydarzeniach z przeszłości i dowiadujemy się też, jakie tajemnice kryli poszczególni bohaterowie przez wszystkie te lata. Natomiast to jest maks właśnie, co mogę powiedzieć. Ona jest poprawna, ona jest odpowiednia, jakby spełnia te warunki bycia thrillerem. Natomiast jeżeli czytacie takie książki częściej, to zauważycie w niej bardzo powtarzalne motywy. Zauważycie w niej, że tak naprawdę nie zaskakuje niczym. To jest książka, którą przeczytacie na raz, ale o której bardzo szybko zapomnicie. Więc jeżeli nie czytacie thrillerów zbyt często, to może być dobra pozycja. Może was ciągnąć, może was zainteresować. Zwłaszcza, że jest bardzo współczesna. Ona nie ma tego takiego wzniosłego sznytu, jaki miała Tajemna historia. Ona nie jest napisana wyszukanym, takim wysublimowanym językiem. To nie jest filozoficzne, to nie jest gdzieś tam takie natchnione, jak Tajemna historia właśnie. To jest bardzo współczesne, bardzo teraźniejsze, takie codzienne, powiedziałabym. Te relacje bohaterów są też bardzo przyziemne. Oczywiście targają nimi różne emocje, negatywne, pozytywne, ale to są takie bardzo normalne i współczesne emocje. To nie jest to samo, co było w Tajemnej historii, że to wszystko było jakieś takie uduchowione, jakieś takie bardziej wzniosłe. To jest po prostu codzienne i zwyczajne. Więc jeżeli nie czytacie thrillerów zbyt często, to ten motyw może wam się spodobać, ta grono bohaterów również, chociaż nie ma tutaj ani jednej takiej postaci, z którą ja osobiście bym sympatyzowała. Jessica jako główna bohaterka i zarazem narratorka nie wydawała mi się ani sympatyczna, ani szczególnie wiarygodna w czasie czytania. Natomiast tak jak mówię, jeżeli nie czytacie, możecie uznać, że to jest bardzo okej. Jeżeli macie większe doświadczenie z thrillerami, kryminałami, książkami tego typu, to obawiam się, że W snach to ja trzymam nóż was nie zaskoczy, a przynajmniej nie zaskoczy was pozytywnie. To znaczy, to jest książka wykorzystująca znane schematy i nie robiąca z nimi nic nowego. To jest właściwie wszystko to samo, co już znaliśmy, upchnięte w realia akademickie, w realia jakby łączenia dwóch linii czasowych, ale nie jest to absolutnie nic wyjątkowego. I tak na zupełnym marginesie, nie rozumiem tytułu, ponieważ nigdzie w fabule nie pojawia się nóż. Pojawiają się nożyczki. Nożyczki są narzędziem zbrodni, nie ten nóż, także nie doszłam w czasie lektury do refleksji, skąd ten tytuł się wziął, natomiast jakby to jest taki zupełnie marginalny aspekt. Jeżeli chodzi o podobieństwo tej książki do Tajemnej historii, tak jak powiedziałam, realia akademickie, to, że mamy taką lekko elitarną grupę bohaterów, to, że główny bohater, w tym przypadku główna bohaterka Jessica, jest takim trochę underdogiem, mamy tą zagadkę, nie wiemy, kto zabił, czyli to jest to, czego mi trochę zabrakło w Tajemnej historii, czyli pochylenie się nad tą zagadką, nad tą kwestią, kto zabił, nad tym elementem thrillerowym, bo w Tajemnej historii to zostało praktycznie całkowicie pominięte, wiadomo było, co się stało, dlaczego się stało, jakie były tego konsekwencje, tutaj się tego dopiero dowiadujemy, więc z tej perspektywy traktuję to jakby za plus książki, ponieważ Tajemna historia z tego właśnie powodu mi się aż tak bardzo nie podobała, natomiast to jest po prostu książka, jakich wiele, to nie jest na pewno nic tak zapadającego w pamięć jak Tajemna historia, odbiega od tej historii stylem, odbiega od tej historii realizacją tego pomysłu. Także mam wrażenie, że możemy tutaj mówić o thrillerze w klimacie Dark Academia z taką elitarną grupą studentów, natomiast nie pokusiłabym się o to porównywanie tych dwóch tytułów ze sobą, czyli W snach to ja trzymam nóż i Tajemnej historii. To znaczy, czytając te książki obok siebie, podobieństwo być może będzie widoczne, natomiast w jakimś odstępie albo nie znając Tajemnej historii, możecie w ogóle nie zauważyć podobieństwa. Troszeczkę inaczej jest w przypadku drugiego
tytułu, czyli A jeśli jesteśmy złoczyńcami. To jest drugie wydanie tej książki w Polsce. Wcześniej ukazała się w 2017 roku, jak się nie mylę, jako Teatr Złoczyńców. Tutaj również akcja dzieje się na prestiżowej uczelni, mamy grupę szczególnych bohaterów, również siedmioro tych bohaterów, którzy wyróżniają się nie intelektem, nie jakimiś przymiotami wizualnymi, tak jak było to w poprzedniej książce, czyli w Znak to ja trzymam nóż, tylko tutaj oni wyróżniają się faktem, że są studentami czwartego roku aktorstwa i są zafascynowani Szekspirem i jego twórczością. W ogóle ta szkoła bardzo mocno kładzie nacisk właśnie na Szekspira, wystawia jego sztuki, angażuje właśnie studentów do wystawiania tych sztuk, do angażowania się w tą sferę teatralną, nie tylko w ramach zajęć, ale również gdzieś tam po zajęciach organizują na przykład takie przedstawienia, w których bohaterowie nie wiedzą nawzajem, kto będzie grał jaką rolę, mają to zachować w tajemnicy, każdy z nich dostaje list, w którym ma informację o tym, kogo gra, gdzie ma się stawić na przymiarki kostiumu, w którym miejscu i kiedy rozegra się jakby scena, natomiast mają utrzymywać w tajemnicy między sobą to, co mają grać. Ten aspekt bardzo mi się podobał i jakby czekałam cały czas w książce na kolejne sceny tego typu. No ale właśnie, mamy tych specyficznych bohaterów, którzy są związani ze sobą specyficzną pasją, tym aktorstwem, Szekspirem i tak dalej, no ale również takimi więziami trochę związkowymi, bo między nimi są również pary, jak i więziami przyjacielskimi. No i jak się domyślacie, podobnie jak w Tajemnej Historii, podobnie jak w Snach to ja trzymam nóż, jedno z tych bohaterów ginie. No i w fabule książki dochodzimy do tego, kto się do tego przyczynił, czy ewentualnie ktoś z grupy tych studentów, a całość poznajemy podobnie jak było to w przypadku thrillera, w dwóch perspektywach czasowych. Tylko że tutaj skakaliśmy tak naprawdę z rozdziału na rozdział między teraźniejszością a przeszłością, tutaj natomiast, a jeśli jesteśmy złoczyńcami, również przeskakujemy między tymi dwiema liniami czasowymi, ale dzieje się to w troszeczkę inny sposób. To znaczy, w teraźniejszości mamy bohatera, który odsiedział wyrok za, teoretycznie za zabójstwo, którego się dopuścił lub nie, na jednym ze swoich przyjaciół i przychodzi do niego chyba co tydzień do więzienia policjant, który prowadził tą sprawę, próbując ustalić, co tak naprawdę się stało, bo on nie wierzy tak do końca w winę tego chłopaka i kiedy kończy już swoją służbę w policji, ma zostać przeniesiony, ma być detektywem chyba prywatnym, to po wyjściu tego chłopaka z więzienia decydują się spotkać i ten chłopak, ten Oliver, ma mu opowiedzieć, jak wyglądała cała ta historia. Więc te elementy z teraźniejszości dzieją się w prologach do poszczególnych aktów, bo książka jest podzielona nie na rozdziały, tylko na akty i sceny. Tak jak scenariusz w sztukach teatralnych, niektóre dialogi zresztą też są tak zapisywane, że jest imię, to co ta osoba mówi, ewentualnie jakieś didaskalia, natomiast nie są to takie standardowe, klasyczne dialogi. No i właśnie w tych przemieszanych liniach czasowych dowiadujemy się, że Oliver, ten główny narrator historii, który opowiada, jak doszło do tego zabójstwa, co się działo z nimi w czasie studiów i tak dalej, jakie były tego konsekwencje, ten, który odsiedział ten wyrok, okazuje się, że też był bohaterem w typie underdoga, czyli może nie to, że czegoś mu brakowało, żeby dołączyć do tego grona bohaterów, tej elity, ale niczym się szczególnym nie wyróżniał. On nie był wybitnym aktorem, nie był aktorem pierwszoplanowym, zawsze grał jakieś poboczne role, role towarzyszące dla swoich kolegów, był po prostu miłym, sympatycznym chłopakiem, ale takim trochę na marginesie całej tej grupy. Natomiast w tej grupie oczywiście były gwiazdy, były osoby bardziej lubiane, były osoby, które zawsze były spychane do tego samego jakby typu ról, tej samej charakterystyki pewnych postaci, co też potem wpływało na zachowania tych bohaterów, ponieważ oni momentami, o czym też Oliver mówi, nie umieli wyjść ze swoich ról, które odgrywali. Więc niejako byli jednocześnie sobą i tymi postaciami, w które się wcielali na potrzeby różnych przedstawień. Oczywiście ze względu na specyfikę książki nie mogę Wam opowiedzieć zbyt wiele o samej fabule, nie mogę Wam powiedzieć, kto jest ofiarą, bo to jest element, który mnie na przykład zaskoczył. Ja się nie spodziewałam, że to właśnie ta osoba może stać się ofiarą. Nie mogę też powiedzieć Wam o motywacji bohaterów do pewnych zachowań. Powiem tylko, że dla mnie ta motywacja była wiarygodna. Dla mnie ta motywacja była jeszcze nawet bardziej namacalna niż w Tajemnej Historii. Byłam w stanie zrozumieć, dlaczego bohaterowie mogli zachowywać się w ten sposób. W niektórych recenzjach, nawet nie wiem czy nie w blurbach, no właściwie nawet w blurbach jest, że to jest elektryzująca historia o miłości, przyjaźni i obsesji.
to może was w pewnym sensie naprowadzać na to, jak gwałtowne emocje targały bohaterami, żeby zachowywali się w konkretny sposób. Jeżeli chodzi o podobieństwo, a jeśli jesteśmy złoczyńcami do Tajemnej Historii, to zdecydowanie jest widoczne. Jakbym nie wiedziała o tym, że te książki są ze sobą porównywane, to prawdopodobnie i tak sama bym na to wpadła, bo tutaj to podobieństwo jest bardzo, bardzo namacalne. Mamy bardzo charakterystyczną grupę studentów, mamy tego underdoga, czyli takiego bohatera, który się nie wyróżnia, mamy coś, co bardzo mocno charakteryzuje bohaterów, czyli nie wygląd, jakieś takie, wiecie, kwestie finansowe i takie bardzo współczesne, jak były tutaj, tylko tutaj to jest właśnie to zamiłowanie do Szekspira. Tak jak w Tajemnej Historii bohaterowie mówili do siebie w tam po łacinie, w grece i tak dalej, przerzucając się jakimiś sentencjami, tak tutaj cytują do siebie wzajemnie Szekspira. To te podobieństwa są bardzo wyraźne. Nawet w charakterystyce poszczególnych postaci można znaleźć zbliżone elementy w motywacji bohaterów. Także jeżeli czytaliście Tajemną Historię, to myślę, że tutaj was zbyt wiele nie zaskoczy. Książki są też podobnie napisane. Nie mówiłabym, że są aż tak bardzo zbliżone stylistycznie. To znaczy, a jeśli jesteśmy złoczyńcami, nie jest aż tak bardzo wzniosła i taka patetyczna jak Tajemna Historia. Natomiast widać, bardzo mocno widać to podobieństwo. Szukałam jakichś informacji, jakichś wypowiedzi autorki, czy inspirowała się, czy w jakiś sposób, nie wiem, może Tajemna Historia jest jej ulubioną książką. Spotkałam się z wypowiedzią gdzieś na Reddicie, że czytała, owszem, Tajemną Historię raz, natomiast nie czuje, żeby ta książka na nią jakoś szczególnie wpłynęła. No, w tekście widać te podobieństwa, widać ten wpływ, także mam wrażenie, że od niego odżegnywać się za bardzo nie można. Podobieństwo podobieństwem, no ale pytanie, czy książka mi się w ogóle podobała, bo na razie wam powiedziałam, o czym jest, czy jest podobna, no i zostało na koniec kilka słów mojego podsumowania i jestem zaskoczona, bo nie liczyłam w przypadku tej książki na zbyt wiele. Ja myślałam, że to jest trochę za bardzo przehajpowane, że wiecie, no to gdzieś tam kiedyś zaistniało, teraz się o tym mówi po raz kolejny, gdzieś tam hit TikToka i tak dalej. Trochę myślałam, że te etykietki są naciągane. Ale co mi z tego wszystkiego wyszło? Wyszło mi, że ta książka dała mi to, co podobało mi się w Tajemnej Historii i uzupełniła o to, czego mi w tamtej książce brakowało. Nie powiem, żeby to była historia pięciogwiazdkowa, ponieważ pewnych elementów mi zabrakło, pewne nie zostały zrealizowane tak, jakbym chciała. Ewidentne podobieństwo też nie do końca grało mi tutaj na korzyść tej książki. Natomiast ona jako kompleksowa historia sprawdza się bardzo dobrze. I w sensie kreacji postaci i ich zachowań, i motywacji, i nakreślenia tych postaci w jakichś realiach, umiejscowienia ich w konkretnej szkole, w konkretnej przestrzeni, czasie akcji i tak dalej. Jakby wszystko mi tutaj grało. Także sama jestem zaskoczona, ale muszę przychylić się do tych zachwytów z TikToka i zewsząd indziej i powiedzieć, że to jest faktycznie solidna książka. Ona jako całość gra bardzo dobrze. Dla mnie była wciągająca, podobał mi się styl, podobali mi się ci bohaterowie, ale nie miałam poczucia, tak jak przy Tajemnej Historii, że są przesadzeni, że z nikim nie jestem w stanie sympatyzować, że nikt mnie w tej książce nie interesuje, że oni są wszyscy jacyś tacy bardzo pretensjonalni. Oni byli pretensjonalni, ale w takim wydaniu szkolnego kółka teatralnego. Także ja tą pretensjonalność akurat byłam w stanie zrozumieć. Przez jakiś czas obracałam się właśnie w gronie takich szkolnych kółek teatralnych i tego typu ludzi, więc rozumiem tą ich artystyczność, rozumiem tą ich inność i nie była dla mnie tak irytująca jak w przypadku Tajemnej Historii, bo tam bohaterowie irytowali mnie samym sposobem mówienia i sposobem bycia. Tutaj natomiast miałam wrażenie, że oni są współcześni, artystyczni. Tak troszeczkę, wiecie, oderwani może troszkę od rzeczywistości, może troszeczkę specyficzni, ale nie w takim przesadnym sensie. Tak jak Tajemna Historia zostawiała mnie z takim poczuciem niedosytu i takim zmęczeniem materiałem, bo to była bardzo długa książka też, tak w przypadku tego tytułu, przeczytawszy zakończenie, zaczęłam szukać teorii spiskowych w internecie, czy to zakończenie można rozumieć tak, jak ja je zrozumiałam i jestem rozgoryczona po prostu brakiem jeszcze jednego rozdziału, który cokolwiek by tutaj nie to, że wyjaśnił, bo pewne rzeczy wiemy, ale chciałam, żeby to wybrzmiało. Chciałabym zobaczyć pewne elementy jeszcze tutaj rozwinięte. Oczywiście nie mogę wam zaspoilerować, nie mogę mówić konkretnie, co mam na myśli, ale jeżeli czytaliście, to na pewno wiecie, że nie wszystko zostało tutaj powiedziane, wyjaśnione i pewne elementy aż się proszą o dopowiedzenie czegokolwiek jeszcze. No ale to zostawię jakąś tam przestrzeń do refleksji, przestrzeń do wyobrażania sobie ewentualnych scenariuszy, więc jakby to rozgoryczenie jest na poziomie takiego trochę fangirlowania, ale nie na poziomie zawodu samą książką i jej zawartością. Jeśli miałabym wybierać pomiędzy tymi trzema książkami, czyli Tajemną Historią,
ją, a jeśli jesteśmy złoczyńcami i w snach to ja trzymam nóż, to zdecydowanie wybieram złoczyńców. To jest książka, która po prostu wypada gdzieś w środku. Jest między tajemną historią, a między tym thrillerem. Nie jest aż tak bardzo współczesna, czuć w niej pewną artystyczność, ale nie jest pretensjonalna. Fabularnie łączy ze sobą to, co najlepsze właśnie w tajemnej historii i w tym thrillerze, bo jest i element zagadkowy, i jest warstwa psychologiczna, więc z tych trzech pozycji zdecydowanie ta podobała mi się najbardziej. Jeżeli czytaliście którąś z książek, o których dzisiaj mówiłam, czyli Złoczyńców, w snach to ja trzymam nóż, albo trzeciego bohatera, trochę nieobecnego tego filmu, czyli Tajemną historię, to dajcie znać, jak się Wam podobały te książki. Jeżeli macie porównanie między nimi trzema, to też dajcie znać, jak Waszym zdaniem się plasują. Natomiast jeżeli znacie jakieś inne tytuły podobne do Tajemnej historii, albo już podobne do Teatru Złoczyńców, czy też, a jeśli jesteśmy złoczyńcami, które mogłyby mi się spodobać, to również dajcie znać o nich w komentarzu. Bardzo chętnie przeczytałabym właśnie coś w tym stylu, trochę kryminalnego, trochę thrillerowego, trochę ze specyficznymi bohaterami, jakąś zagadką, jakimś zamkniętym gronem podejrzanych bohaterów, ale jednocześnie w takim troszeczkę bardziej wzniosłym ujęciu. Także jeśli znacie coś podobnego, macie do polecenia, to dajcie znać. Jeżeli macie pomysł na inne książki, które mogłyby wystąpić w takim odcinku właśnie do pary, to również napiszcie koniecznie o swoich sugestiach w komentarzu. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!